Dobra, kolejny mecz, siódma kolejka, tym razem z liderem Bundesligi Bayern Leverkusen. Zobaczymy, jak razem ekipa z Monachium się spisze. Dane się spotkanie, ostatnie remis z Hannoverem 1-1, a jeszcze wcześniej poniosłem pierwsze miasto w sezonie z Borussią Dortmund. Szczęśliwie dosyć tylko wpadło. Jeszcze poprzez to się było. To jest Angola Alaba. Dobrze, wchodzimy w ten mecz. Aj, długo się nie nacieszyłem. 1-1. Dziełowicz, czaj, bramka z niczego. Ale się wpadł. Szczęśliwie. No i ponownie mamy remis. Szybko odpowiedzieli. Strasznie dużo goli tracę właśnie po akcjach z dośrodkowania. Jest też w tej FIFA. Główki są niesamowite. Niesamowicie groźne. Przeważnie główka to gol. Przynajmniej w przypadku drużyny przeciwnej sterowanej przez komputera. Groźnie. Aj, za mocno, ja już widziałem piłkę w bramce i sam na sam wyruszał. Potrzebujemy 3 punktów, by się zbliżyć do właśnie tych Bayern Leverkusen, do których tracę 5 punktów, 14, ja 9. Więc trzeba do odstrzymać. Fantastycznie.
A już myślałem, że nic z tego nie będzie. A tu niespodzianka. Pięknie. Mam nadzieję, że teraz szybko nie stracę bramki. Rywal jest dzisiaj do grania. Teraz szybka akcja. Co ja z tym razie mam kontra? A przemaję. Pospieszyłem się z tym problemem. Zaraz będzie koniec pierwszej połowy. No właśnie. Jest nieźle, 2-1. Chociaż szkoda tej straconej bramki. Że możemy przystąpić do drugiej połowy. Dortmund również wygrywa, Schalke też. Na razie nie dokonuje żadnych zmian. Posiadanie piłki Bayern ma zdecydowanie większe, ale się liczą bramki, nie posiadanie piłki. A może teraz tak naprawdę. Ojejku, czemu on wypuścił piłkę, tego nie rozumiem. Trudno. To jest właśnie cały urok FIFA. Lars Bender. Poziomu World Class. Sobie klepią. Wyklepali sobie niezłą okazję. Na szczęście nic z tego nie wynikło. Teraz może następnym razem trzeba by takie zmiany dokonać, bo Skoczka ewidentnie już brakuje mu poweru. Siły. Mam nadzieję, że uda się dowieść to zwycięstwo do końca. Fajnie było jeszcze strzelić jedną bramkę. Ostatnio z Hanowerem prowadziłem przez 90 minut 1-0 i straciłem w doliczonym czasie dosłownie bramkę z główki właśnie po akcji dośrodkowania. Nie chciałbym powtórki właśnie z tamtego spotkania.
Jejku, było naprawdę blisko, już myślałem, Lewandowskiemu uda się przekryć. Znowu brak ostatniego podania kluczowego. Byłem w krótki róg strzelać. O właśnie, jakieś zmiany dokonamy. Koszta zejdzie w jego miejsce Thomas Müller. Jeszcze Thiago wejdzie. Dam to, że zmęczona. Pokonamy sobie. Uda złożnego strzelić. Szkoda, że nikogo nie było w polu karnym, żeby dobić tą piłkę. Właśnie nie wiem, gdzie był Lewandowski. Gdzieś dreptał. Jak to wtedy. Czy 87 minuta, trzeba dowieść zwycięstwo do końca. 3 punkty. Zbliżyły nas do lidera właśnie Bayeru Leverkusen. Jakaś ostatnia akcja. Jeszcze strzał z dystansu, ale Leno bez problemu wyparować piłkę na zubrożny. Aj, Benacja, już widziałem, już myślałem, że piłka wpadnie do banku. Dobra, są 3 punkty, pewne zwycięstwo, 2-1, to najważniejsze. Wygrywamy mecz. Powtórki. Bramek. Tutaj Alaba 1-0. Szczęśliwy, ale gol to gol. Tutaj 15 minuta, 3 minuty i wyrównanie. Szczęśliwie piłka odbiła się od słupka i spadła do bramki. Tutaj słupek, ale na szczęście cała akcja zakończyła się golem. Ładna bramka Emre Can'a, pierwsza w sezonie. Zobaczymy na oceny zawodników. Asystował Douglas Costa i Kingsley Coman. Wygrywamy najważniejsze, trudne spotkanie. Gramy z Celticiem Glasgow, Pucharze Mistrzów. Ostatni mecz z Besiktasem wygrałem.
Piotra dokonać roszad w składzie. Depe i wejdę na lewą stronę. Miller do zmęczonego Lewandowskiego Thiago. Ode. Emre Can może zostać, to jest Costa. Ale nie mam tylko do niego dać. Boateng wyjdzie. Rafael. Bernard. No myślę, że takim składem na mecz z Celticiem możemy przejść do meczu. Witam Państwa, przed nami drugi mecz grupowy Pucharu Mistrzów. Drugi mecz w Pucharze Mistrzów, tym razem na wyjeździe z Celticiem Glasgow. Deszczowy wieczór. Właśnie. Tak prezentuje się grupa. A dosyć nie jest ciężka. Na pewno mecz z Walencją będzie bardziej wymagający. A reszta drużyn jest do przejścia. Bez zbędnych Sergieli gramy. No i postaramy się wygrać. A już podałem. Tak z przyzwyczajenia. Rafael. Dobre przejęcie podania w środku pola. Dojdzie do tej piłki, koszta jest szybki. Dobrze rozejrzał się, ma na to tylko zagranie. No, nie udało się oddać strzału. W zasadzie lubię grać w deszczu. Piłka tak się fajnie ślizga. Robi się niebezpiecznie. Mam nadzieję, że Koście się nic nie stało. Nie chciałbym kontuzji. To jest moja czołowy piłkarz. Jeśli chodzi o liczbę asyst w tym sezonie. Sędzia podjął decyzję o zatrzymaniu gry. O nie, widziałem gorszy scenariusz. Koszta kontuzjowany. Mam nadzieję, że to drobny uraz. Szkoda by było, żeby pauzował przez długi okres czasu. Coś czuję, że to nie będzie łatwe spotkanie. Rywal może słaby, ale mecze na wyjeździe zawsze są wymagające. Celtic słynie z brutalnej gry, ostrej, bezpardonowej.
Szkoda, bo ta akcja się zapowiada dość ciekawie. Właśnie. Trzecia minuta. Na razie nic wielkiego się nie dzieje. I z mojej strony, i ze strony przeciwnika. Próbuję jakąś składną akcję przeprowadzić. A szkoda, że mi się nie udało Millerowi oddać strzału. Znowu trzeba mozolnie budować akcję. Coś depaj zdziała. Może lepiej by było zagrywać do środka. Prosto w bramkarza akurat szczelił. Zaraz koniec pierwszej połowy. No i na razie bezbramkowy remis, bezbarwne spotkanie. Zobaczymy. W drugiej połowie, czy się zmieni. To wyniki innych zespołów. Dobrze, czas zacząć drugą połowę. Miejmy nadzieję, że teraz będzie. Skuteczniej z mojej strony. Przejmujemy piłkę. Świetny pomysł. Zablokowany. A jeszcze tutaj nieudolna próba. Tak spalona. Celtic dzielnie się broni na razie w defensywie i popełniają większych błędów. Zacznę kibicować Celticowi, wtedy mi pójdzie lepiej. Na razie jestem zadowolony z transferu. Co mnie, chociaż Depay mógłby się lepiej spisywać na lewej pomocy. Czekam jak znowu jakieś ciężkie spotkanie. W zasadzie teraz mam same ciężkie mecze w Bundeslidze. Tym razem na wyjeździe z Wolfsburgiem chyba.
że teraz. Aj. Znowu nic z tego. Mogę przejść. Obrony Celtiku. Teraz. Jejku, zgarnęli mi piłkę. Znowu nic z tego. Się męczę strasznie z tym Celticiem. Węgiel co najmniej z Barceloną. Także mija. Coś zrobi Mila, pewnie nic. Oja, było blisko. Nic mu dzisiaj nie wychodzi. Stara się ile może, dwoje, troje, ale... Piłka jak zaczarowana, nie chce wpaść do bramki. Czas na zmiany. O, już Emerson zmęczony. Vidal wejdzie. Wejdzie lewy. Lerowi nie idzie to. Może lewa mu coś uda się strzelić. W końcu chce meczu. Naciskamy. Próbuję z jakiejś ścian z dystansu, jak z akcji nie wychodzi, to ma już dystansu coś. Ja pierdzielę, no super, no co za... Za pech, po prostu piłka nie chce wpaść w tego. Kepa jeszcze próbuje. No i dzisiaj też mu ewidentnie nic nie wychodzi. Bardzo chcą, ale... Na tym się kończy. Naciskam jeszcze. 8 minut zostało. Jeszcze się coś uda szczerze w końcu. Czy Depay jeszcze, on jest naprawdę szybkim zawodnikiem. A Vidal. Czemuż Vidal tego nie strzeliłeś? Nie rozumiem. Tutaj sprytnie chciałem też ich bramkę rzeczy. Mimo wszystko obronił. Naprawdę masę strzałów oddałem. A piłka. O, teraz mnie zaskoczyli w końcówce. 2 minuty. Jeszcze Celtic coś się stara. A raczej mecz zakończy się bezbramkowym remisem, chociaż druga połowa zaoferowała więcej emocji. Dużo ilość strzałów. A tu jeszcze nieporadna obrona. No i tak jak mówiłem, remisujemy bezbramkowo, więc jeden punkcik leci na moje konto w Pucharze Mistrzów. Obejrzę. Ciekawszą sytuację. Super, Depaya. Jak ta piłka nie wpadła. Pech. Zasługiwał na tą bramkę. Zobaczymy cnoty. Przewodnikiem meczu Neuer. Wchodzimy.
motywujemy nasz zespół do lepszej gry. Tak prezentuje się tabela. Na szóstym miejscu tracimy 4 oczka do Wolfsburga. Czas przyjąć do kolejnego spotkania. Odrzucamy interesujemy kadra. Skupiam się na grze Bayernu. Albo na tym, w tym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym.